Mazurek! Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Dzień dobry Państwu. Mazurek słucha. Kłaniam się nisko i słucham Franciszka Lonszą de Berie. Kłaniam się nisko, szczęść Boże. Szczęść Boże, bo to ksiądz. Tak jest, katolicki obrządku łacińskiego. I wszyscy zaczynają od tego, że ma dziwne nazwisko. Ale nazwisko to wybacz. A jeszcze pytają, czy dobrze mówi po polsku w ogóle. Nazwiskiem mi nie zaimponujesz, odkąd Budłęda Courtenay był Polakiem. Oczywiście. To i Lonszą de Berie może być. Oczywiście. Natomiast Franciszek V, to nie każdy ma. Ktoś tak wpisał chyba do Wikipedii specjalnie. Nie, ale ty jesteś Franciszek V, bo jeżeli liczyć tych wszystkich mądrych Lonszą de Berie, bo u was w rodzinie rzeczywiście, to jeśli chodzi o imiona męskie, macie jakiś niedobór. Jak nie Franciszek, to Roman, ewentualnie Bogusław. Bogusław, jeszcze Wincenty. Wincenty i Jan występują wyłącznie w przypisach. Są to trzy imiona, bo widocznie was nie poinformowano, jak żeście się tu wprowadzali, że jest więcej imion polskich. Zdzisław, Mieczysław. Mieczysław by się znalazł. Ciekawe, u sąsiadów chyba, ale poczekaj. Franciszek V, bo twój dziadek, Franciszek, profesor Franciszek Lonszą de Berie, dla odmiany prawnik. Tak jest. Jakby w tej rodzinie można było robić coś innego. Tak, jeszcze lekarze byli. No, ale to jakoś pokądzieli, to się nie liczy. Nie, nie. Poczekaj chwileczkę. Franciszek V, rzeczywiście jesteś V? Jeśli liczyć tych, którzy nosili to nazwisko i mają to imię, tak. Ten pierwszy, który jest synem Jana, czy przyjechał do Polski, czy to już w Polsce się urodził, ale wiemy o nim, że w 1740 roku zakładał pewną organizację we Lwowie, był także prezydentem miasta Lwowa. Był masonem? Pierwszą lożę masońską Wielkiego Wschodu Francji zakładał. To jest początek historii masonerii w Polsce. To jest Franciszek I. Początek historii Mlonszompów w Polsce. Jest moda na francuszczyznę była, więc pewnie i dlatego wybrali go prezydentem miasta, czy powołali go i przyjmował cesarza Józefa II w miejscu, które się nazywa Kaiserswald, czy Lonszanówka inaczej, ale to jesteśmy we Lwowie. Potem jego syn Franciszek, potem dwa pokolenia niżej będzie Franciszek, to jest dziadek mojego dziadka, no i twój dziadek i mówiący te słowa. Tak, to ale jeszcze to żadna zasługa, ani tylko ewentualnie coś zabawnego albo typowego, co się zdarza. W niektórych rodzinach synowie przejmują imiona po ojcach, tak, a w innych po dziadkach. Tak, się nie numeruje, ale u was się numerowało. Nie, czasami się numeruje. Nie, u nas się nie numeruje. To nie numeruje. Nie, u nas się nie numeruje, bo a nie mówią na ciebie V, na przykład w skrócie? Nie mówią na mnie V, nie mówią. Poza tym ja się urodziłem po śmierci mojego dziadka, więc nie było problemu z odróżnieniem jednego od drugiego. Ale tak samo było po bibliotekach jest problem. Czasami, raz się zdarzyło rzeczywiście, że moją książkę przypisano dziadkowi, a dziadka mnie. W Bibliotece Narodowej napisałem maila, bardzo grzecznie podziękowano i zmieniono to. Uwierzono mi na słowo, że to nie ty pisałem. Tak, bo to jest różnica taka, że jest to 1912-1969, a ja jestem 1969 i jeszcze nie wiadomo, jaka jest ta druga data. Jeszcze nie wiadomo, ale posłuchaj, Franciszek Lonszą de Berie, no dobrze, nazwisko wiadomo, że francuskie. Ta historia jest powszechnie znana, bo tu już ją 1000 razy tłumaczyłeś. Najzabawniejsze jest jeszcze odmienianie tego nazwiska. Dlatego, że nasi wielcy językoznawcy uważają, że mają władzę nad językiem, w związku z tym decydują, jak odmieniać nazwisko. Uważają, że wszystkie nazwiska się odmienia. Tak. Więc zdarza się takie, że dziękuję panu Franciszkowi, księdzu profesorowi Franciszkowi, Longhampsowi, de Berierowi piszą. Albo niektórzy odmieniają Longhampsa de Berier, albo inni piszą Longhampsa de Beriera. A myśmy na szczęście 300 lat zachowali to nazwisko, nie odmienialiśmy go, bo wymawia się ono po francusku. Poza tym to zawsze można torebki sprzedawać łatwiej, prawda? Raz zdarzyło się rzeczywiście podczas egzaminów, to były egzaminy przez internet, takie indywidualne. Zwykle studenci podczas tych egzaminów z prawa rzymskiego gdzieś mieli umieszczoną naszą pomarańczową książkę. Trzecie wydanie podręcznika do prawa rzymskiego jest pomarańczowe, a to stało na biurku, a to było przy szafce nocnej, a to gdzieś, ale jedna studentka miała położoną taką dużą, czarną torbę, taką, do której się pakuje kupioną żonie torebkę, taką czarną torbą z dużym napisem białym Lonszą. A ty dodałeś tylko takie małe de Berie. Brakowało S. Niestety to nie jest firma rodzinna. No, też ubolewamy, ale firma francuska, ty jesteś francuski od bardzo dawna, bo od zawsze. Ja jestem wrocławski raczej. No właśnie, stąd był Roman Kołakowski, prawda? Na początku. Tak, nie tylko ja się urodziłem w Wrocławiu, ale nawet mój ojciec się urodził we Wrocławiu. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Wrocław, miasto pokoju. Wrocław, miasto pokoju, ale nie miasto Lonszompów. W każdym razie już nie teraz.
No bo to jest oczywiste. Skoro Francuz, to wiadomo, że ze Lwowa i wykłada w Warszawie i w Krakowie. Lwów jest największym miastem na świecie na pewno, bo prawie wszyscy są ze Lwowa. Ale rzeczywiście przedstawiam się, urodziłem się we Wrocławiu, jestem księdzem warszawskim, a pracuję w Krakowie. No to posłuchajmy teraz Lwowianina, który też tylko we Lwowie się urodził, ale muzykę ma już polską, bo sam jest polski, do szpiku kości. Kilar, czyli Lwów. Lwów. No i jesteśmy we Lwowie, bo twoja rodzina, jak się sprowadziła do Polski, to kiedy to było? To był już XVIII wiek? To było za Augusta III, czyli gdzieś czyli 1710 rok byli w Polsce. Co się działo wcześniej, to jest bardziej może legenda, chyba nie mit, ale nie ma na ten temat informacji, dlatego że dokumenty żadne we Francji się nie zachowały. Z brzmienia nazwiska by wyglądało, że jesteśmy gdzieś z okolic Montpellier. No i tradycja mówi o tym, że przodkowie byli hugenotami i emigrowali z Francji właśnie po odwołaniu edyktu nantejskiego przez króla Słońca Ludwika XIV. A odwołany to 1685, to nawet ja wiem. Proszę bardzo. Ja pamiętam, kiedy edykt nantejski powstał, bo to jest dobry moment. Paryż wart jest mszy. 87 lat wcześniej. Dobrze liczę? 1598? Nie jestem dobry w liczeniu. Dobrze mówię? W każdym razie, kiedy kardynał Richelieu skończył z hugenotami idąc w stronę La Rochelle, Francuzi zwrócili się także na południe. Wracali się na południe i widocznie przodkowie wtedy już zdecydowali się emigrować i przez Wenecję prawdopodobnie przyjechali do Lwowa za czasów... To najkrótsza droga, to... Tak, także zachowały się w dokumentach rodzinnych dwa... Że przez Wenecję. Dwa dokumenty podpisane przez Augusta III, wyjmujące ich z podatków miasta Lwowa jako dostawców dworu królewskiego, tak nazywa. Byli się dość zamożną rodziną. Nie jestem pewien, czy zamożną. Raczej byli to ludzie, którzy trochę szukali szczęścia. Nie mieli nigdy na dobre swoich majątków ziemskich żadnych, a więc tak naprawdę to jest, powiedzmy, ludzie pochodzenia szlacheckiego, którzy zasilili tworzącą się nową grupę, czyli inteligencję. I raczej tam u Sanguszków pomagano, pomagali. Na początku. Bo na początku. A później było tak, pomagali, że... Pomagali w prowadzeniu majątków. Oczywiście biznes ze spiskowaniem, jak zauważyłem po rodzinnych... To jest kwestia oceny, co to znaczy spiskować. No przepraszam, każde powstanie to... Każde powstanie, tak, każde powstanie. Najpierw Armia Napoleońska, nazwisko ma swoje wady, ale ma także swoje zalety, dlatego że jeżeli ktoś zobaczy to nazwisko, to może się ono skojarzyć z osobami, jeżeli zobaczy dokumenty, nawet jeżeli są tak jak ten pierwszy dokument pisany i podpisany przez króla Augusta III, to jest typowe zjawisko, że ktoś zaczął pisać, a potem widać drugą ręką jest dopisane nazwisko, więc to jest zwykle takie, to może ja napiszę, albo przedyktuję, albo to może ja, to bardzo proszę już napisać w takim razie. W każdym razie już w wojnach napoleońskich jeden z naszych bierze udział i są dokumenty na to, ale po stronie polskiej. Natomiast potem... Od razu dodajmy, że po stronie polskiej. Nie, bo ktoś może myśleć, że przychodzą z wojskiem francuskim wtedy w czasie, kiedy Napoleon eksportował rewolucję francuską na całą Europę. Już byli tutaj, uważali się za Polaków. No i potem powstanie listopadowe, kiedy bliźniaki ze studiów w Wiedniu przechodzą przez zieloną granicę, żeby wziąć udział w powstaniu. Bliźniaki, także... czyli? Bliźniaki, czyli dwaj panowie Longchamp, którzy jeden studiowali. Jeden był Longchamp, drugi był Debarrière. A drugi był Longchamp, tak. Potem bliźniacy zajmowali się kopaniem ropy. Tak, a to był ten Franciszek Longchamp Debarrière, który kopał ropę. Był taki Franciszek Longchamp Debarrière, 1840. Ja sprawdziłem, to już taki mądry nie był. Bardzo dobrze, 1914, powstaniec styczniowy. Powstanie styczniowe, ale to jego ojciec kopał ropę i oni dwaj, tylko że jednemu się udało i się żył dostatnio i się dokopał, a drugi zdaje się spłacał do końca życia. Długi, różnie to bywa. To przez niego jesteś spokrewniony, spowinowacony z Estreicherami. Z Estreicherami jesteśmy spowinowaceni, dlatego że jego córka, znaczy córka Franciszka III, jeżeli trzymamy się tych określeń, rodzona siostra mojego pradziadka, piękna Helena, wyszła za Stanisława Estreichera. Piękna Helena, bo pradziadek pisze w swoich pamiętnikach, że kiedyś się w nocy obudził jako dziecko i pamiętał, że ona się przebierała i była naprawdę piękną kobietą. I dodajmy jeszcze, swojemu mężowi na urodziny zawsze dawała swoje nowe zdjęcie. Kiedy mąż zmarł wskutek wycieńczenia... To było przed wynalezieniem fotografii, dodajmy to. Nie było przed wynalezieniem fotografii, ale kiedy mąż zmarł w Sachsenhausen, ponieważ został wywieziony tam razem z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ale to w Boże my, Narodzenie. To moim zdaniem, bo ona zmarła w 40 roku już. Moim zdaniem się mylisz, bo jeszcze świetnie. Takie jakieś spowinowacenie ze Streicherami znalazłem jeszcze w XIX wieku. Proszę bardzo. Tak, właśnie ostatnio mój przyjaciel Marko Petrak z Chorwacji, z Zagrzebia, gdzieś wpuścił swoje nazwisko i okazało się, że także przez Streicherów, ale nie tylko, jesteśmy second cousins. No, także się okazuje, że w ramach Imperium Austro-Węgierskiego te połączenia, ale oczywiście to są połączenia przez małżeństwa, więc powinowactwo jest wielokrotne. No tak, ale to z różnymi ludźmi. Właściwie Warszawa się tutaj pojawiła dość zupełnie jakoś tak nieprzyciągnie, bo Lwów rozumiem, Kraków, Streicherowie rozumiem, Wrocław też rozumiem, no bo ze Lwowa jak się ucieka, no to gdzieś trzeba uciec. To nie jest kwestia uciekania, to jest ta, że dziadkowie zresztą brali ślub w Krakowie. Babcia wtedy była... Mówimy o dziadku Franciszku. Dziadku Franciszku, tak, który wracał z obozu jenieckiego. Jeszcze tato opowiadał, że osłaniał transporty Polaków, którzy wracali z Wehrmachtu, bo tam musieli być żołnierze w polskich mundurach, którzy jechali razem z Polakami, którzy mieli co prawda pozdejmowane wszystkie oznaczenia, ale było widać, że to są mundury niemieckie i wracali do siebie, do domu. I pobrali się w Krakowie. Już dziadek miał być asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo doktorat się zrobił we Lwowie, ale profesor Tadeusz Bigo przekonał go, że trzeba jechać do Wrocławia, dlatego że tam jest przenoszony Uniwersytet ze Lwowa. I to była pierwsza habilitacja na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest jakaś klamra, dlatego że twój, też pradziadek stryjeczny, Roman Longchamp de Berryer. Jak mówiłem, wszyscy mają na imię Roman Bogusław lub Franciszek, więc się nie pomyliłem. Tak czy owak, Roman Longchamp de Berryer był ostatnim rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza, prawda? Tak. Od 1 września 1939 roku rozpoczynała się jego kadencja. No, ona się zakończyła ze względu na wejście Sowietów, ale on cały czas pracował. Nawet artykuł, wiadomo było, że napisał i został niedawno znaleziony artykuł dotyczący ukraińskiego kodeksu cywilnego. Wydany całkiem niedawno. Zabawna historia, dlatego że jak powołany był w przypisie i rok wydania jest 2005, to korektor poprawił z R na F, no bo to nie bardzo wyglądało. Jak to R na F? No bo stryj zmarł w 41, został zamordowany, a jeżeli ktoś wydaje w 2005 roku, to prawdopodobnie inicjał jest F, a nie R, a tym razem okazało się, że inicjał jest jednak R, tak. Mimo, że te imiona są tak nieróżnorodne, jak pan redaktor zauważył. No nie, no, ta historia jego życia, właściwie śmierci, jest wyjątkowo dramatyczna, bo to wspomnijmy o tym. Ja mam takie poczucie, że my ostatnie lata rozmawiamy wyłącznie o zbrodniach sowieckich albo zbrodniach komunistycznych szerzej, a to była dramatyczna zbrodnia niemiecka we Lwowie. Niemcy wkroczyli do Lwowa, przypomnijmy, w 1941 roku podczas napaści na Sowietów. No i pierwsze, co zrobili, to zrobili dokładnie to samo, co na terenach Polski, czyli czy tych, które wcześniej zajęli w 1939, czyli zajęli się inteligencją. Wspomnieliśmy o tak zwanej Sonderaktion Krakow, kiedy aresztowano profesorów krakowskich. Później były interwencje także ze strony Mussoliniego i część z nich, którzy przeżyli w obozach, zostali zwolnieni, więc zdaje się, Hans Frank nie chciał ryzykować i była decyzja, żeby profesorów aresztować i rozstrzelać od razu. Także w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku całą grupę profesorów lwowskich aresztowanych rozstrzelano od razu gdzieś nad ranem, ale nie rozstrzelano ich samych też, dlatego że wzięto to jest dramatyczne, bo tak, zginął nie jeden Longchamp de Berryer. Zginęło 4, dlatego że było, stryj Roman miał 4 synów, stryj Jaś żyje cały czas. Najmłodszy. Ma się dobrze, tak, z 1928 roku. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy stryja Jana bardzo serdecznie. Myślę, że jeździ samochodem cały czas. Kim jest z wykształcenia? Zrobił doktorat na Politechnice Gliwickiej, bo w końcu Politechnika Gliwicka to jest Politechnika Lwowska. Jakiś się wyrodził. Nie no. Nie wszyscy zajmowali się prawem. Nie wszyscy. Natomiast Franciszek, Roman... Natomiast tragiczne jest to, że razem z tymi profesorami, oprócz tego, że no, był to mord na inteligencji, bo to nie byli żadni działacze, tylko po prostu była lista profesorów przygotowana prawdopodobnie na Lea, na Gestapo w Krakowie, zostali zamordowani mężczyźni pełnoletni, którzy byli znalezieni z nimi w domach, a więc i wnukowie, i synowie. Tadeusz Boj-Żeleński był w domu z jednego z profesorów i został rozstrzelany właśnie w tej grupie także. Na szczęście jeden z księży był tam też z nimi.
Dlaczego na szczęście, przepraszam? No, bo towarzyszył im do końca. To rzeczywiście wielkie szczęście dla tego księdza zwłaszcza. Nie, nie wiem, czy dla księdza może też, ale na pewno dla tych ludzi. A ksiądz jest po to, żeby służyć. Tak, Wzgórza Wóleckie, zresztą tam mój brat mieszkał tuż obok, ja tam prawie codziennie jakby byłem. Rozmawialiśmy brata. Kiedyś o tym. Tak, tak, tak. Natomiast jak szedł piękny front, pamiętajmy, teraz. Piękny park, jest zrobiony pomnik, właściwie jest i stary pomnik, i nowy pomnik, ale pamiętajmy, że jak szedł front, to te ciała wykopano, skremowano i rozrzucono prochy, tak żeby nic nie pozostało po tych profesorach. I to jest troszeczkę historia polskiej inteligencji, bo to jest symboliczne, tak jak tak jak zabójstwo każdego profesora, tylko dlatego, że wtedy, kiedy pojawia się wojna, to nie mówi się o prawie, nie mówi się o wolności, nie uprawia się nauki, tylko siła zwycięża. Poprawię sobie jakoś nastrój, dobrze? Bardzo proszę. Nie wiem, czy pan redaktor poprawił sobie nastrój arią śpiewaną tuż przed egzekucją. Oczywiście, w nocy przed zawsze, egzekucją. Każda egzekucja poprawia mi nastrój, zwłaszcza jeśli ginie naukowiec na przykład. A tutaj akurat ginie bohater. No, trudno. Moja żona mówi, że bardzo lubi operę. Wiesz dlaczego? Nie, bo jest prawnikiem, tak samo jak ja. To też, ale jest jeszcze inny powód. Otóż każda młoda bohaterka ginie w trzecim akcie. Mm-hmm. Więc... Moja żona, która co prawda jest młoda, ale twierdzi, że są młodsze. Mm-hmm. W ten sposób poprawia sobie nastrój. Kiedy nauczyłeś się wymawiać swoje nazwisko? Wcześniej, nie pamiętam kiedy. A to prawda, że student najpierw musi nauczyć się wymawiać nazwisko, żeby w ogóle marzyć o zaliczeniu? Nie, twoje to żart. Nazwisko dla to żart oczywiście, nie wiem, czy wymyślony przez pana redaktora, czy nie, przez naszych jak studentów. Nie, przeczytałem to, no, gdzie, piszą, jak. To są takie żarty, tak. Tak jak, no to nazwisko może się przydać, dlatego że studenci jeszcze potem czytają Romana, więc wiedzą jak wymówić, ale każdy wymawia po swojemu i trudno. No tak. Ja byłem raz na twoim wykładzie. To prawda. I to był show. Strasznie nudne było. Nie, wydaje mi się, to był show. Ja pierwszy raz widziałem coś takiego, proszę państwa, to gigantyczna sala, bo to było to Audytorium Maximum. Maximum w Uniwersytecie Jagiellońskim, tak. Tak, jakieś dzikie tłumy ludzi. Nie, tak do 500 osób chyba. No tak, czyli jak w cyrku mniej więcej. Nie, to jest półokrągła akurat ta sala, więc ona nie jest okrągła. No tak, półokrągła. No ja wiem, że nie okrągła, że zupełnie arena. Tak, nie, to od razu dodajmy, bo ktoś mógłby pomyśleć... To raczej jak teatr jest. I był to teatr jednego aktora. I szalałeś, kradłeś studentkom torebki. Wdzięczyłeś się do nich, one do ciebie. No, było... A osiołki były, pamiętasz? Osiołki bo były. Osiołek jest zwierzęciem kultowym. Tak, i nawet studenci czasami czekają, a propos co powtarzają, to czekają, kiedy się osiołek wreszcie pojawi. To powiedzmy, o co chodzi z osiołkiem. To jest bardzo długa historia, albo rozbudowana historia na różne sposoby. To w ale skrócie? pamiętam nawet, jak mam to w oczach, jak siedziałem w Audytorium Maximum, ale Uniwersytetu Warszawskiego, bo Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego skończyłem. I na pierwszym roku w sali Mickiewicza, Audytorium Maximum, tej wielkiej, pięknej sali, która nie jest półokrągła, tylko jest prostokątna, ale siedzimy i widzę, jak ławki przede mną i widzę profesora Henryka Kupiszewskiego, który prowadzi nasz wykład z prawa rzymskiego i mówi o, daje przykład osiołka. I myślę sobie tak, to jest bardzo ciekawy przykład, no bo tak, zwierzę śródziemnomorskie, tak normalnie bym nie pomyślał, a tutaj prawo rzymskie to zwierzę śródziemnomorskie. Poza tym tam się okazuje jeszcze z punktu widzenia prawa rzymskiego, że ono należy do kategorii takich rzeczy, na których własność przenosi się poprzez specjalne czynności formalne, a nie przez zwykłe wydanie. Więc myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Gdybym ja był profesorem prawa rzymskiego, to też bym dawał przykłady z osiołkiem. No i zostało. Czyli to nie jest tak zupełnie oryginalne. Nie jest oryginalne, nie próbuje być oryginalne. No prawo rzymskie to jest dziedzina, w której trudno być oryginalnym. To prawda. Poza tym osiołek także jest ciekawym zwierzęciem, bo wcale nie jest głupi, jest uparty, jest pracowity, jest wytrwały i można brać z niego przykład, myślę. Chciałem powiedzieć, że co, że to jak ty zupełnie jesteś uparty? Jestem. Wytrwały? Mam nadzieję. I staram się być pracowity, ale to nie jest o mnie. Cała rozmowa jest o tobie, przepraszam. Cała rozmowa, jeśli się nie zorientowałeś, jest o tobie. Naprawdę? Mhm. Myślałem, że o Lwowie rozmawiamy i o Wrocławiu. Nie, chciałem cię spytać a propos Lwowa, to już kończąc wątek lwowski, wracając do niego na moment. Kiedy pojechałeś po raz pierwszy do Lwowa?
Do Lwowa pojechałem po raz pierwszy, jeszcze był Związek Radziecki, wykupiłem wycieczkę Lwów, Kijów, Odessa, Czerniowce, Lwów, pamiętam jak dziś, żeby Lwów zobaczyć, bo można było. Ja nawet bardzo lubiłem język rosyjski, lubię do dzisiaj. Startowałem w konkursach recytatorskich poezji rosyjskiej. No dawaj paruski. Билет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинут он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, не от счастья он бежит. Ale rosyjskiego, miłości właśnie do rosyjskiego nauczył mnie tato w ten sposób, że jak przyjechałem do Paryża po raz pierwszy, to poszliśmy do księgarni, no radzieckiej siłą rzeczy, byłem bardzo zdziwiony tym, na Saint-Germain-des-Prés i tato kupił mi tomik wierszy Lermontowa i pamiętam jeden z wierszy napisanych w 1840 roku. По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах. To jest historia, która opowiada o przyjeździe następcy tronu francuskiego na świętą Helenę po zwłoki Napoleona. Także bardzo wzruszające ta historia, mówiąca o tym, jak głęboko powiązana jest kultura europejska, francuska, rosyjska z francuską, polska z francuską. Także... No poczekaj, mieliśmy wrócić do tego, jak ty przyjechałeś do tego Lwowa. Dlatego lubiłem bardzo rosyjski, wystartowałem w konkursach recytatorskich poezji rosyjskiej, nawet starałem się poprawić swój rosyjski w Instytucie Kultury, ale nie było sposobu żadnego, żeby przejechać przez granicę Związku Radzieckiego, znaczy raz był wyjazd do Brześcia Litewskiego. Więc jak już można było wykupić wycieczki, a ja byłem pełnoletni, to wykupiłem taką wycieczkę Lwów, Kijów, Odessa, Czerniowce, Lwów i zobaczyłem Lwów jeszcze z Leninem stojącym na przed operą. Jakie to było wrażenie? Przyjechałem z PRL-u wtedy, to znaczy już nie było PRL-u, bo to był chyba 90 rok, może 91. Już byłem na studiach wtedy, więc człowiek był przyzwyczajony do wyglądu. Wiadomo, że ta sowiecka rzeczywistość była troszkę inna i tę sowiecką rzeczywistość tam było widać cały czas, bardzo mocno. Jak się jechało dalej też, chociaż Czerniowce też. Pytam, no to czy czułeś coś w rodzaju... No nie wiem, jak to powiedzieć, przecież nie powrotu do macierzy, no ale do takiego miasta no naznaczonego też historią twojej rodziny. Znaczy o tym wiedziałem, ale i szukałem tego domu, z którego dziadek w sierpniu 1939 roku wyszedł, bo była mobilizacja, ale... Dziadek Franciszek. Dziadek Franciszek z Marii Magdaleny. A pradziadek Roman wyszedł z innego domu. Zaraz obok, na Karpińskiego. Znalazłeś te domy? Tak, znalazłem te domy. Znalazłem te domy i kościół parafialny, który do dzisiaj jest organnym zalą, czyli kościół Marii Magdaleny, no tak, w którym są msze w niedzielę. Nawet jak było odsłonięcie pomnika, to ksiądz arcybiskup Mokrzycki odprawiał. Myśmy razem z nim odprawiali mszę świętą tam, także w niedzielę tam można odprawiać. Ale poczekaj, bo ja chcę wrócić do tego, jak się jedzie do Lwowa, jak się nie było w tym mieście, jak nawet... Nigdy. Tak, nawet twój tata nie był we Lwowie, prawda? Tata nie był we Lwowie. Dziadek nie chciał nigdy do Lwowa jeździć po wojnie, nawet jeżeli były takie propozycje. I chyba trochę rozumiem, bo wspomnienia tego, co było, musiały być zupełnie inne tego, jak wyglądał Lwów wówczas. Teraz Lwów wygląda znacznie lepiej. Teraz nawet kawiarnię szkocką starano się odtworzyć. Kawiarnia szkocka, tak. Bardzo są, tak nawet, jest bardzo dobra współpraca wrocławsko-lwowska i jest nawet całe itinerarium, jest cała trasa przejścia, kiedy aresztowano profesorów i gdzie i spotkania i mogliśmy wejść do biblioteki uniwersyteckiej. Ta współpraca się rozwija i jak już będziesz na emeryturze, to gdzie będziesz mieszkał? Gdzie będę mieszkał na emeryturze, jeżeli dożyję emerytury, Warszawa? Gdzie będę potrzebny. Czyli nie planujesz po prostu emerytury? Na razie nie planuję. Na razie nie planujesz, bo się nie łapiesz na 19 lat do emerytury jeszcze. Myślałem, że na tyle się czujesz. Nie. To co, teraz też opera, tak? No bo wiadomo, prawnik musi słuchać opery. Nie wiem, czy prawnik musi słuchać opery, ale l'alba vincerò. No skoro tak, to tak. Jak to się w radiu mówi? Szkoda, że państwo tego nie widzą. Szkoda, że nie widzą państwo Franciszka Longchamp de Brie, bo to on jest naszym gościem, jak tutaj śpiewa razem z Piotrem Beczałą. Niestety nie umiem tak śpiewać jak Piotr Beczała, ale czasami próbuję przynajmniej iść za tymi taktami, które są, bo są oba utwory, których wysłuchaliśmy, to są piękne utwory i jak to się zastanawia nad tym, czy głos jest rzeczywiście instrumentem, to chyba jest najpiękniejszym instrumentem. Franciszku,
To jest pytanie, które paść musi. Proszę bardzo. Jak się ktoś nazywa Franciszek Ronchon de Berrier i jak przystało na tradycję rodzinną i na to nazwisko, jest profesorem prawa, to aż grzech, że jest księdzem i nie ma dzieci. Stryj Roman. Stryj Roman. Miał czterech synów. No ja wiem, że to... Nie od nas zależy. Pan Bóg nas prowadzi. Ale mama ci nie pozwalała zostać księdzem. Mama chciała, żebym skończył studia. Że gdyby moją drogą nie było być księdzem, to miałbym z czego żyć. Policeum Batorego, w którym byłeś szefem ZSMP. Nie byłem szefem ZSMP. Tam byłem przewodniczącym samorządu szkolnego. No dobra, dobra. To nie jest to samo. Nie. Panie redaktorze, to nie jest to samo. Pan nie pamięta może tamtych lat, bo pan jest ode mnie młodszy tylko rok. Całe dwa lata, przepraszam bardzo. To rzeczywiście. To rzeczywiście trudno pamiętać tamtą rzeczywistość, ale to było liceum, które się bardzo nie zmieniło. No dobrze, dobrze, ale poczekaj, bo ty już wtedy chciałeś zostać księdzem? Ja tak myślałem, że powinienem zostać księdzem, ale tutaj mama wystąpiła i... W obronie tradycji rodzinnych. Nie wystąpiła w obronie tradycji. Myślę, że wystąpiła po to, żeby obawiała się, że mogę się nie przyznać do tego, że to może nie jest moja droga, a jakby do czegoś doszło, w sensie dalej, gdybym był księdzem, ale wcześniej, gdybym zrezygnował, to zawsze... W ręku, nie? Zawsze jest jakiś fach w ręku i muszę się przyznać, że jak przyszedłem do seminarium, poszedłem do seminarium już po doktoracie, to tak na mnie troszeczkę patrzyli dziwnie, poczekaj. Dlatego że przede mną odszedł z seminarium ktoś, kto był po habilitacji, wybitny egiptolog. Więc oni myśleli tak, no myślę, że tam kardynał Glem go przyjął, nie wiadomo, co z tego będzie, to już niech on sobie tam chodzi, ale tak naprawdę to on ma zajęcia na uniwersytecie, a niech sobie chodzi na uniwersytet, prowadzi zajęcia, dlatego że jak odejdzie stąd, to będzie na uniwersytecie. O tym tak, jakby wszyscy wiedzieli, co się o stało. O co chodzi, tak. To teraz nie, spokojnie, bo widzisz, bo początek twojej drogi życiowej jest dokładnie taki, jak można by się spodziewać po syneczku z dobrego domu. No bo kończysz prawo na Uniwersytecie Warszawskim, jedziesz do Ameryki. Jeszcze przed skończeniem prawa. 91-92, tak. Byłem na studiach, bo takie były też możliwości i absolwent naszego liceum Batorego, wspomnianego tu liceum, pan Zygmunt Nagórski ufundował stypendium, także i znalazł także miejsce na Wydziale Prawa Uniwersytetu Georgetown, także bardzo dobry amerykański uniwersytet. Bardzo dobry, w samym Waszyngtonie, trzy przecznice od Kapitolu i do tego jeszcze zrobiłem magisterium tam, zanim zrobiłem magisterium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli bardziej można powiedzieć, amerykański prawnik niż polski, ale oczywiście robisz sobie amerykańskie studia, przyjeżdżasz do Warszawy, kończysz sobie polskie studia. 93 rok, pamiętajmy, to jest czas, kiedy można było wszystko robić. Wtedy zostawaliśmy dyrektorem. Ale przepraszam bardzo, ja nawet robiłem banknoty. Zawsze mówię do studentom, że mam bardzo ciepły stosunek do wszystkiego wszystkich banknotów, które państwo mają w swoich portfelach. My się bardzo dziwią, myślą sobie, no to oczywiste, prawda, że ksiądz myśli o pieniądzach. Ja mówię, nie, proszę państwa, ja brałem udział w przygotowaniu kontraktu pomiędzy angielskim wydawnictwem a Narodowym Bankiem Polskim, kontraktu podpisanego w 94 roku, dokładnie 25 marca przez prezesa NBP. Poczekaj, bo to jest tak. I nawet znam odpowiedź na pytanie, dlaczego na polskim banknocie nie ma żadnej kobiety, bo jeden z banków tak się reklamował w całej Warszawie, a może nie tylko w Warszawie. A dlaczego nie ma? Bo już była. Dlatego, że na banknocie próbnym była Barbara Radziwiłłówna. Mhm. To tego nie wiedziałem. Zawsze warto zaprosić księdza, to o pieniądzach wie wszystko, to jest oczywiste. Wszystko może nie, ale o tych, które pan redaktor ma w portfelu, tak. Jeszcze powinien być przygotowany. Numery serii na pamięć? Jeszcze nie, ale znam kogoś, kto zna numery serii. Jeden z bardzo wybitnych polskich ekonomistów zadał mi pytanie. Słuchaj, zdziwiłem się, że używa gotówki, ale powiedział, że woli używać gotówki, bo po karcie można śledzić, gdzie kto co kupuje. Słuchaj, ja zastanawiam się nad tym, dlatego że serie są od dołu i od góry idą, czyli od A i od Z. A co się miną? Nie, stawiam tezę, że drukowane są pieniądze w dwóch różnych miejscach, a przynajmniej były, zaczęto drukować. Tak, taka była umowa. To był Paweł Dobrowolski? Nie. Bo to jest Stanisław Kluza. Jedyny znany mi wariat, który nie używał wybitny kart. Polski ekonomista. To jest ekonomista. Minister finansów, szef KNF-u. Poczekaj. Zdziwiłem się, że używa gotówki. Wróćmy do ciebie, jeśli można, bo to jest, proszę państwa, historia, która nie jest taka prosta. Franciszek Ronchon de Berrier kończy studia prawnicze. Idzie do mamy i mówi, mamo,
wypełniłem, co kazaliście. Nie, jeszcze doktora zrobiłem, sprawa. Poczekaj. No sam mówiłeś, że chciałeś już wtedy iść, ale mama powiedziała, nie, że się studia nie liczą, chciałem, że trzeba doktorat. Po maturze. No tak. Panie redaktorze, pan tworzy historię. Co nie, moja mama na to powie, jak wysłucha naszej audycji? Powie, że tak nie było wcale, panie redaktorze. Ale... Może mogę pan dać telefon? Pan zadzwoni z mamą, porozmawia. Mama natomiast na pewno... po doktoracie poszedłem rzeczywiście do seminarium, ale najpierw poszedłem nie, do kardynała. Nie, ale właśnie ty chciałeś podobno przed doktoratem. Nie, chciałem sam mi to opowiadałeś. Po maturze, a potem już zmienia po doktoracie. Zdanie, no trudno co robić. W każdym razie dobrze, zrobiłeś doktorat. Redaktor Mazurek wie lepiej. No, redaktor Mazurek opiera się na twoich słowach. Nie. Tak. Myśmy powie... jakieś wywiady zrobili razem? Wyobraź sobie, że doliczyłem się 5. Nie, chyba 4. Franciszku, w każdym razie zrobiłeś doktorat. Tak. Mógłbyś zacząć wreszcie zarabiać poważne pieniądze już. No pieniądze już robiłem przecież. Zrobiłem już pieniądze. No mówiłem o tym. Ale teraz trzeba było... 93-94. No i co? Idziesz do seminarium i nagle się okazuje, że tak, teologię już masz skończoną? Tak, bo robiłem jako świecki teologię od 88 roku. Jesteś doktorem? No to właściwie... Nauk prawnych, tak. No i co? No nie wiem, tak się dziwnie patrzyli na mnie. Ale było nas 3 doktorów w seminarium pośród kleryków, a na moim roku 1/3 roku to byli ludzie po studiach. To się w tej chwili bardzo zmienia. Teraz się zmienia, tak, teraz to. Ale wtedy to jeszcze nie. Rok, w którym byłem na trzecim roku. Byłeś klerykiem pierwszego roku i jednocześnie chodziłeś na uniwersytet wykładać. Taka była decyzja kardynała Glempa, który swego czasu zrobił doktorat obojga praw na Lateranie i pisał Gabriel Lombardiego doktorat z czego? Nie mam pojęcia. Prawa rzymskiego. No tak. Orientował się w prawie i można powiedzieć, że to jest taki jego projekt, taki jego pomysł. Tak był. Sobie wymyślił. Zaryzykować, tak. Udało się? Trzeba by zapytać kardynała Glempa o to, czy byłby zadowolony. Myślę, że był zadowolony z tego projektu. No i rzeczywiście, o dziwo, nie sprawdziły się przypuszczenia twoich kolegów z seminarium. Nie odszedłem z seminarium. Teraz tylko niektórzy mówią, że prawie w seminarium nie byłem, albo byłem eksternistycznie. Nie, byłem. Byłem, proszę państwa, na 1., 3., 5. i 6. roku. Byłem wikariuszem w parafii przez 3 lata. Całe 3 lata byłeś tym wikariuszem. To nie jest mało. Nie, no nie mówię, że mało. Wiesz, byłeś. Zdarza się, że niektórzy nie są wikariuszami w parafiach i oni myśleli, że ja nigdy nie byłem. Że od razu zostaniesz biskupem. Co najmniej, tak. I nie jesteś biskupem. Nie jestem biskupem. Nie jestem biskupem. Wybrałeś karierę świecką. Dlaczego? Nie wybrałem kariery świeckiej. Jakżeż to? Jestem tam, gdzie zostałem posłany przez Kościół. Jesteś profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Państwowym Uniwersytecie, tak jak byłem profesorem na Uniwersytecie Warszawskim wcześniej. Mhm. Kierownikiem studiów doktoranckich. Teraz kieruję najstarszą katedrą prawa w Polsce. Wyglądasz dość starożytnie. Tak, tak, posiwiałem ostatnio bardzo. Posłuchajmy muzyki. To. A czy ty jesteś muzykalnym Franciszkiem? Lubię śpiewać. Ale nie gram na żadnym instrumencie. Chyba jestem analfabetą muzycznym, bo czytam tylko zapis mszalny. Zapis mszalny? Tak, tak, no tam wiadomo, jak no, nie, czytać nie do góry. To nie jest wiadomo. Nie jest wiadomo. O dziwo, nie każdy jest. Niektórzy księdzem. Chodzą do kościoła i jak chodzą do kościoła, to słyszą, że księża śpiewają. Lepiej czy gorzej, ale jest czasami obowiązek śpiewać. Tylko, że pamiętaj, że jest do tego zapis tylko. Nutowy, ale to nie jest normalny zapis nutowy, który ma długości różne, tylko pokazuje wysokości. I jak zapamiętam mniej więcej melodię, to po wysokościach jestem w stanie to odczytać. Także niestety nie jestem zbyt muzykalny. Ale na żadnym instrumencie? Na flecie niestety w szkole? Niestety nic. Na gitarze, nic, żeby dziewczęta chyba podrywać. To wykształcenie muzyczne było żadne w szkole. Niestety. Było, no, tak. Niestety było żadne w szkole. Czasami były jakieś koncerty, ktoś przyjeżdżał, coś śpiewał, ale tak, żeby to do chóru, pamiętam, rzeczywiście nas zapisano i śpiewaliśmy do mutacji, śpiewałem dłużej, a potem jak już miałem mutacji i zacząłem żartować, że śpiewam, to mnie wyrzucili z chóru, ale zanim nauczyłem się jeszcze oczywiście Naprzód Młodzieży Świata, co dziwi osoby, które są po 80, bo oni to musieli śpiewać. Bo to jest piosenka młodzieży demokratycznej z czasów stalinowskich obowiązkowa, ale pierwszą piosenką, jaką mnie nauczyli w przedszkolu, ja dużo do przedszkola nie chodziłem, bo chorowałem bardzo, ale pierwszą piosenką, którą mi nauczono... delikatnego chłopca raczej. Delikatnego. To pierwszą piosenką, której mi nauczono, to właśnie nas dziwiło bardzo, bo szukali błędy, dłuższą to była chwilę piosenka? Panią, która byłaby w stanie ją zaśpiewać. I śpiewałem przed ciosem niebios, niechaj dyran drży. Dyran. Czyli tak jest, niebios, mhm. Czyli międzynarodówka. Brawo, brawo. Wrocław, lata 70. No później była Warszawa, ale ja chcę z tobą porozmawiać teraz tak. Jesteś między Warszawą a Krakowem, bo wykładasz tak. I tu, i tu. Od czasu do czasu jeszcze robisz inne rzeczy, czyli na przykład jedziesz do Chin.
Zdarzało się. Tak, no teraz to nie. Teraz nie, chyba zmieniamy kierunek, ale zobaczymy. Bo z tymi Chinami to od razu powiedzmy, postanowiłeś Chińczyków nauczyć prawa rzymskiego. Chińczycy znają prawo rzymskie już trochę. Trochę się tym prawem rzymskim interesowali, ale przede wszystkim, tak jak już pan redaktor serio pyta, to mamy bardzo wielu absolwentów prawa. I trzeba dla naszych absolwentów, tych naszych najlepszych wydziałów prawa, znajdować nowe możliwości. I te nowe możliwości to jest poszerzanie horyzontów. Okazało się, że mamy raz możliwość współpracy z Pekińskim Uniwersytetem, jednym z pekińskich uniwersytetów, China University of Political Science and Law, bo Pekiński Uniwersytet to jest starszy uniwersytet w Pekinie. A poza tym okazało się, że mamy, my jako Uniwersytet Jagielloński mamy udział w konsorcjum hamburskim, czyli Unia Europejska i Chiny, Szkoła Prawa. Założona przez Komisję Europejską. I uwaga, przez 4 lata byłem przedstawicielem Unii Europejskiej w Pekinie, w tym konsorcjum. Mason, przedstawiciel Unii Europejskiej. Są tacy, którym to się wszystko razem skojarzy. Panie redaktorze, pan sobie teraz żartuje, ale jeden z moich przełożonych w seminarium mówił, że przed święceniami ktoś przyszedł do niego i powiedział, że ten jest masonem, żeby Jezus go nie święcić. Także pan żartuje, a potem po naszej audycji ludzie powiedzą, no przecież Mazurek powiedział, że jest masonem, to wszyscy wiedzą. Oczywiście, nie, proszę państwa, nie jestem masonem. Nie, przynajmniej ja będę puszczony. To nie ten Franciszek Lonchamp de Verrier, proszę państwa. Tak, to inny, to 200 lat temu albo więcej. Dobrze, żarty żartami. 300. Co robisz, żeby odpocząć? Pływam. Pływam. Dużo masz wyporność? Dużo, niestety. I trudno to akurat przez pływanie zmniejszyć. Lubię 50-metrowe baseny. Bo są głębokie i długie i dobrze się na nich pływa, a poza tym, jeśli ale pytamy... Ale pływasz też w sutannie, bo cały czas chodzisz nie, w sutannie. Nie, nie, nie. I nawet nie mam koloratki przy kąpielówkach. Nie, nie. Jak się o dziwo. Pytam, o dziwo, tak. Pływam normalnie z płetwami czasami, z łapkami tak zwanymi. Ale poza tym, jako odpoczynek bardzo lubię podróże. Zresztą jak pan redaktor. No tak, tylko że ja w inne miejsca. Trochę w inne miejsca, ale to nie jest wcale powiedziane, że nie. Nie. Pan redaktor lubi do Zimbabwe jeździć chyba. No tak się złożyło. Zimbabwe, Zambia, w każdym razie południe Afryki. Namibia. Tak, ale Namibia jest niemiecka. Ja tam nie jestem. Bardzo ciekawy kraj, bo to są jednak obozy pierwsze. Słuchaj, ale o tobie miało być. Ty jesteś jedną z niewielu osób, które znam, które naprawdę, właściwie nie wiem jak powiedzieć, słuchają książek w audiobookach, tak? Tak. Dużo. Tak, ale to jest dzięki mamie, która mi czytała, babci, która czytała, tacie, który czytał. Nie lubisz się męczyć, lubisz jak nie, cię ja czyta? Wypracowali we mnie wyobraźnię taką, że mogę, niektórzy się dziwią, mogę jechać samochodem i rozmawiać. Jestem skupiony tak samo na prowadzeniu, jak i na rozmowie, ale bodźce słuchowe są bardzo ważne. To oznacza, że mam problemy trochę z czytaniem, bo muszę sobie czytanie przerobić na dźwięk, więc my rozmawiamy w konwencji słuchania muzyki, ale jeżeli słucham muzyki, to słucham muzyki całkowicie się oddając temu, a więc nie słucham długich fragmentów. Bo wiem, że podróżujesz między Warszawą a Krakowem i wtedy słuchasz. Nie lubię książek ekonomicznych. No ale też nikt się nie podejrzewa o to. A masz jakieś takie grzeszne, jak na intelektualistę przyjemności, czyli nie wiem, kryminały, romanse. Nie lubię kryminałów, nie. Romanse, nie? Nie, nie. Tak samo jak nie oglądam meczy. Tego się można było spodziewać. Tego się można było spodziewać. Grzeczny Franciszek Lonchamp de Verrier takim pozostaje. No. Nie, jeżeli chodzi o gumę do rzucia, to bardziej dla oczu. Ewentualnie jakieś seriale oglądam czasami, tak, ale staram się, żeby to też było pożyteczne, bo prymusik się odzywa, czyli oglądam je w języku oryginalnym z podpisami. Czy bycie kujonym się wyrasta? Bo są nie wiem, panie redaktorze, to musiałby pan powiedzieć, bo pan się lepiej na ludziach zna. Ja miałem na studiach 7.5.0, to strasznie nudne, przepraszam. Ja też państwa bardzo przepraszam, naprawdę, to się więcej nie i przepraszam. Franciszek Lonchamp de Verrier, ksiądz, profesor Franciszek Lonchamp de Verrier, prawnik, był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie i zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo. Słucha. Mazurek słucha.